jest już uaktualniona nasza strona internetowa naszego sanktuarium. Adres jest bardzo prosty, sanktuarium-myślibusz.pl. W gazecie też jest podany ten adres, także serdecznie zapraszamy Was do odwiedzania naszej strony. I tam są wszystkie te informacje też również zamieszczone, gdyby ktoś o czymś zapomniał. A już teraz do rzeczy, bo przecież dzisiaj tutaj spotkaliśmy się na tej mszy świętej, by obchodzić razem z naszym chórem Exaltabo pod kierownictwem pana Bogdana Komorowskiego. Ja już coraz lepiej wszystkiego się uczę. Ten ich jubileusz, no bez nich jubileusz byłby i bez ich śpiewu byłby taki niepełny. Dlatego bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami przez te 15 lat, że swoim śpiewem uświetniacie wszystkie uroczystości parafialne i te właśnie religijne, ale także i te patriotyczne. Coś tam patrzyłem na te wszystkie dyplomy, wyróżnienia, tam gdzie byliście na tych koncertach, braliście udział w różnych przeglądach. Tego było sporo. Bardzo serdecznie Wam, kochani, dziękuję. Wszyscy chórzyści, dziękuję Wam bardzo, bo to zawsze, tak chociażby dzisiaj, ta msza święta ma taki doniosły charakter i chyba potrzeba, tak byśmy przeżywali właśnie również tą naszą wiarę, ubogaceni tym przepięknym śpiewem churalnym. Panie Bogdanie, dwa słowa tylko. Jak było przez te 15 lat? Proszę. A teraz będziemy kończyć dalej. Dobrze. To znaczy, chór Exaltabo powstał jako jedna z kilku grup modlitewnych. Właściwie to z inicjatywy naszej, to znaczy księdza proboszcza Mariana Kucharczyka, mojej, i tak jakoś to się zaczęło. Jest to grupa modlitewna, która jest dosyć pracowita, ponieważ systematycznie dwa razy w tygodniu śpiewa, uczy się śpiewać, czyli jak tak policzyć, miesiąc ma przynajmniej 4 tygodnie, no to jest 8 prób miesiącu razy 10 miesięcy i razy 10 lat i jeszcze 5. To tego się nazbierało. Ja nie liczę koncertów, nie liczę występów, nie liczę okolicznościowych również naszych spotkań w Cecyliadzie. Pierwszy taki, najbardziej przeżyliśmy koncert, to był drugi ogólnopolski koncert chórów kościelnych w Warszawie, gdzie zostaliśmy zakwalifikowani. Najpierw musieliśmy nagrać nasze propozycje pieśni, one się spodobały w Warszawie, zostaliśmy przyjęci tam bardzo mile, nocowaliśmy tam, śpiewaliśmy również w kościele. No nie doszliśmy do finału, doszły tylko 3 zespoły, były to zespoły młodzieżowe, bardzo zdrowe. A jeśli chodzi o zdrowie, no życzyłbym mojemu chorowi, moim chórzystom dobrego zdrowia, żeby wytrwali, no dokąd będą mogli. To by miało być dwa zdania, trochę za dużo powiedzieć. No właśnie, ale panie Bogdanie, wszystkiego dobrego, proszę przyjąć, cały chór niech przyjmie na ręce pana Bogdana te serdeczne podziękowania i życzenia na dalsze lata tego pięknego śpiewania. Dziękuję. Niech święta Cecylia również sprawia, żeby te głosy były zawsze dobre, a trzeba świętej Cecylii pomóc i dbać o gardło, czyli nie nic miętowego nie jeść, bo to właśnie mięta bardzo szkodzi na gardło, chociaż na żołądek pomaga, pamiętajcie. Przerabiałem to już. Pić siemię lniane i jajka pić. Niedobre, ale pomocne. Wszystkiego dobrego. Proszę tu pozostać jeszcze. Radośnie śpiewajcie Bogu naszej mocy. Wykrzykujcie Bogu Jakuba. Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie. W harfę słodko dźwięczącą i lirę. Tymi słowami psalmu w imieniu parafian oraz Caritasu i swoim własnym chciałam serdecznie podziękować wszystkim członkom chóru Exaltabo i oczywiście panu dyrygentowi, panu Bogdanowi Komorowskiemu, który poprzez swój śpiew nieustannie chwali Stwórcę. Muzyka jest obliczem Boga, a jak mówił święty Augustyn, kto śpiewa, ten modli się podwójnie. Bardzo proszę, nieście swój śpiew tak pięknie i jeszcze piękniej, a Bóg wynagrodzi wszystkim i każdemu z osobna. Bóg zapłać.
żeby tradycji stało się zadość, jest 15 róż. Jak pan Bogdan obdzieli panie, no niech się postara, no. Może jakoś tam się rozmnożą po drodze gdzieś jeszcze. Oni śpiewali. Panie Bogdanie, bardzo dziękujemy. Można wrócić do siebie, do swoich chórzystów. A pana Radka poprosimy, życzymy, śpiewamy. Życzymy, życzymy. My też ładnie potrafimy. Życzymy. Pan jest mocą swojego.
jest pan Bogdan Komorowski, założyciel i dyrygent chóru Exaltabo. Chór Exaltabo obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Panie Bogdanie, czy trudno było założyć taki chór? To znaczy, na początku wydawało mi się to niemożliwe. Komu by się chciało dodatkowo jeszcze przychodzić na próby? No ale obiecałem księdzu proboszczowi, a właściwie to ksiądz proboszcz wszystko zorganizował. Więc na pierwszą próbę, to było 18 lutego 1998 roku, przyszedłem tak troszeczkę z takimi uczuciami mieszani. Przyjdę, a i tak z tego nic nie wyjdzie. Bo no, kto tu, może 2-3 osoby przyjdą i trzeba będzie rozpropagowywać to. Ale kiedy wszedłem do salki, salka była tak pełna, że trzeba było otworzyć okno, bo nie było czym oddychać. To z jednej strony mnie przeraziło, ale z drugiej strony poczułem się tak, jakbym no, miał ze 20 lat. Już mam swoich uczniów, już mogę z nimi śpiewać, jakoś tak krew w żyłach zaczęła krążyć. Zaczęło się to, co robiłem całe życie, a była, kiedy przyszedłem na emeryturę, była chyba 5-letnia przerwa. I tak czułem się właściwie trochę niepotrzebny, ale kiedy właśnie ten chór powstał, wróciło życie i sądzę, że wielu uczestników chóru przychodzi na te nasze spotkania, żeby tu się spotykać, nie tylko śpiewać, ale również spotykać. To dla niektórych było to taka odskocznia od codzienności, od choroby, od opieki nad chorym mężem. Czy po prostu dobrze się w tym zespole czuli. Przez lata niestety sporo osób odeszło, no bo choroby, śmierci, pożegnaliśmy przecież przez te 15 lat 10 naszych chórzystów. Tam może gdzieś u góry śpiewają w chórach, może nas obserwują, może czuwają nad nami. Dobrze byłoby, żeby nasz chór troszkę się powiększył. Także liczymy na chętnych już od kilku dni. Na ostatnich próbach to tak po jednej, po dwie osoby dochodzą, bo to, że mamy 15-lecie, rozeszło się jakoś tak po parafii i po prostu mamy nowych, niektórzy dopiero na jednej próbie byli, już starają się śpiewać. No, chciałbym, żeby było chórzystów jak najwięcej. Zapraszamy nie tylko panie, ale także panów, prawda? I osoby młode. O tak. Sam wiesz, że młode nie mają wiele czasu. Najlepiej to są właśnie takie początkujące babcie albo osoby, które od razu przeszły na emeryturę. No bo wtedy mają już ten wieczorem czas wolny. Ale młodych bardzo zapraszamy, bo młodość ma to do siebie, że głos jest piękny. Oprócz piękna osoby jest jeszcze piękna jego głosu. Wnosi dużo świeżości, prawda? Tak. No i siły, i fraza jest wtedy dłuższa. Nie trzeba brać ten takiego oddechu krótkiego, jak jest tam jakaś choroba związana z rozedmą płuc. A więc frazy mogą być piękne, tak jak napisał to kompozytor. Panie Bogdanie, życzymy zdrowia przede wszystkim dla pana, dla wszystkich uczestników i życzymy rozwoju na dalsze lata, żebyście nam uświetlali wszystkie msze i uroczystości w Mysi Bożu. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich, którzy lubią śpiewać i ładnie śpiewają, do naszego chóru Exaltabo. Próby odbywają się w poniedziałki i w środy od 15 lat, od godziny 19 do 20. Thank you.